Niech Pan obdarzy Was spokojem. Piątek, piątego tygodnia, okresu zwykłego. Nie wiem, czy ktoś z Was kiedyś słyszał o proroku Achiaszu z Shiloh. Chyba nie jest to prorok z pierwszej dziesiątki proroków, nie jest takiego formatu jak Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel czy może Eliasz. Nikt może nawet o nim nie słyszał, ale najważniejsze jest, że on słyszy Pana Boga. Właśnie jest prorokiem, który słyszy głos Boży i jest prorokiem, który potem ten głos Boży przekazuje temu, któremu przekazać ma i tak naprawdę przekazuje całemu Izraelowi. A poprzez ten zapis z pierwszego dzisiejszego czytania przekazuje w jaki sposób tą Bożą wiadomość również i do nas. Ten Ahiasz z Shiloh spotyka się pewnego razu z Jeroboamem. Jeroboam to jest pewien urzędnik królewski. Spotykają się na polu, i prorok nie tylko mówi, ale czyni znaki, bo taka też i była misja prorocka przekazywać, ale często też i pokazywać. Achiasz ma na sobie nowy płaszcz, porozdzierał go na dwanaście części i powiedział Jeroboamowi: Weź sobie dziesięć części, bo tak rzekł Pan Bóg Izraela: Oto wyrwę królestwo z ręki Salomona, a Tobie dam dziesięć, pokoleń. Faktycznie trudno może zrozumieć kontekst tego czytania w tym krótkim liturgicznym czytaniu i fragmencie, który mamy. Ale mamy moment, kiedy już umiera król Salomon, na tronie jest jego syn Roboam. I w pewnym momencie do Roboama przychodzą inne pokolenia, między innymi też i krewni, rodzina Jeroboama i proszą go o to, aby zniósł pewne sankcje Żebyśmy wzięli pewne podatki, pewną karę, która była na nich nałożona przez króla Salomona. Szukają jedności. Przychodzą do króla, spotykają się z nim, a on ich odrzuca. Trochę nawet nie chce wysłuchać, bo ma swoich doradców, młodych doradców, byśmy dzisiaj powiedzieli takie młode wilki, które z nim przybyły i przy tym młodym królu chcą zrobić karierę. Tamci przychodzą po to, aby otrzymać od króla miłosierdzie, aby zmienić te relacje, które są między nimi, czyli szukają jedności. Nie udało im się to z królem Salomonem, próbują i teraz. Cały czas dążą do jedności. Nie do podziału, nie do wojny, chociaż sami widzimy, że ta dysproporcja jest duża. 10 pokoleń do dwóch pokoleń. Ale syn Salomona, Roboam, ich wcale nie słucha. Odrzuca ich, czuje się pewny. I czuje się mocny, i w konsekwencji wypełnione jest to słowo, o którym dzisiaj mówi prorok Achiasz z Shiloh: to znaczy Izrael zaczyna się dzielić. Potem nastąpi ten wielki dramat Izraela, czyli podział na królestwo północne i południowe, czyli Judę i Izrael. W pewnym momencie znika jedno królestwo, i przez chwilę znika również i drugie poprzez tą deportację. Babilońską. Takie są konsekwencje, właśnie przekonania, że ktoś jest wielki, że ktoś jest potężny i że ktoś nie słucha, nie potrafi słuchać i nie potrafi budować jedności. Na szczęście mamy dzisiaj dobrą nowinę. Mamy Ewangelię, w której widzimy Chrystusa, który przychodzi do tych, którzy nie słyszą po to, aby usłyszeli. Chrystus jest na terenach pogańskich, Tyr, Sydom, jest nad jeziorem galilejskim, potem idzie w posiadłości. Dekapolu, czyli właśnie te dziesięć miast, i tam spotyka człowieka głuchoniemego. I Chrystus tutaj też robi gest prorocki. Jak mówi dzisiaj słowo, On wziął go na bok zdala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego Efata, to znaczy otwórz się. Byśmy powiedzieli, gest prorocki, może trochę nieelegancki, może trochę niehigieniczny, może trochę nieładny, ale właśnie gest prorocki, w którym Chrystus uzdrawia tego człowieka. Uzdrawia, zarówno, żeby mógł usłyszeć, ale tak uzdrawia, żeby również mógł ich głosić. Słysząc głos Boga, żeby mógł przekazywać go dalej. Taką Ewangelię dzisiaj otrzymujemy. Widzimy Chrystusa zatroskanego o każdego człowieka, żeby mógł mieć kontakt z Bogiem. żeby mógł słyszeć i żeby mógł głosić. Co ciekawe, ten obrzęd Efata przez wieki istniał w Kościele przy chrzcie zarówno dzieci, jak i dorosłych. W ten sposób niejako realizowano to, co jest wpisane w chrzest, że również na mocy Chrztu mamy tę misję prorocką jesteśmy zaproszeni do tego żeby być znakiem i być prorokiem dla tego świata. Dzisiaj już w obrzędzie chrztu dzieci tego nie ma, ale podczas chrztu dorosłych ten znak efata, czyli to jakby otwarcie uszu, dalej się kontynuuje. Po to żebyśmy mogli usłyszeć Boga, żeby on mówił do nas, żeby nam przekazywał dobrą nowinę, a my żebyśmy przekazywali ją światu. Najważniejsze jest, żebyśmy właśnie budowali tą jedność mówiąc o tym jednym Bogu. Mówiąc o naszym jedynym Panu Jezusie Chrystusie, i żeby to budowało tą jedność. Nie żebyśmy byli podziałem, nie żebyśmy się kłócili, nie żebyśmy dzielili ten świat, ale właśnie żebyśmy budowali jedność. Dzisiaj Chrystus i nasze uszy otwiera. Często Chrystus powtarza, kto ma uszy, niechaj słucha. Czasami te uszy są zamknięte, serce również jest i twarde. Ale przychodzi Chrystus, mówi, chcę otworzyć Twoje uszy, chcę, aby Twój język się rozwiązał, żebyśmy dla tego świata byli prorokami, żebyśmy dla tego świata byli zaczynem, żebyśmy byli solą i żebyśmy byli światłem, żebyśmy pamiętali o tej misji, którą mamy, abyśmy przyjęli to, co daje nam dzisiaj Chrystus, czyli to uzdrowienie, ale jednocześnie też i posłanie. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.